Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. Wracamy sobie do naszego moda. O Jezu, jak on się nazywa? Deliverance. Graliśmy ostatnio jedną z takich rzadziej granych u mnie na kanale postaci. Jakoś się to Blue Baby nie chciało nigdy trafić. I dzisiaj również chciałbym zagrać kimś, kim rzadko gram, czyli Samsonem. Jedna tak naprawdę z moich ulubionych postaci, naprawdę bardzo Samsonem lubię grać. Tak samo, F-ką sobie potem zagramy, no i... No na sam koniec muszę zostawić tą Magdalenkę, nie mogę nią teraz zagrać, już po prostu tej Magdalenki akurat nie cierpię. Zobaczymy, jak ją podejście wyjdzie. No cóż, gramy Samsonem, bardzo fajna postać, tu macie Seeda. Za każde obrażenia otrzymane na piętrze zwiększamy sobie obrażenia do końca tego piętra, naprawdę. Jeden z fajniejszych itemów startowych tak naprawdę z całej gry. Nie wiem dokładnie, co robi ten trinket Samsona, nawet nie pamiętałem, że on z tym trinketem zaczyna. Wydaje mi się, że Isaac's Heart, albo to jest chyba Child's Heart trinket, zwiększa nam po prostu szansę na drop czerwonych serduszek. Ale tutaj akurat mogę się bardzo, bardzo mylić. No cóż, idziemy do pierwszego treasure roomu. Oj, to jest dobry item. Roombak jest super item. I czy to się nagrywa? Nagrywa się, dobrze. Roombak jest super itemem, będziemy dostawać teraz runki co jakieś 4 pokoje średnio. Naprawdę genialna rzecz. Jak będę dostawał Pertro, no to oczywiście, że to trzymamy na jakiś Devil Room na kolejnym piętrze. Może będziemy mieli jakieś itemy do zmiany. A jak nie, to często będzie się trafiało Daygas, żeby dostać Solharta i zlikwidować klątwę. Jera, żeby może podwoić sobie jakieś znajdźki. No, zobaczymy, na pewno się ten Roombak nie zmarnuje. A skoro mamy Roombak, no to by mnie interesowała inna rzecz. Czyli sklepy, 15 coinów i do kupienia blank card. Trzeba używać blank card, póki się da go używać na runach. Tak jak wiele razy pisaliście już mi w tym nowym dodatku do Isaaca. Ała, ała. Ujejciu, dużo mi uderzył. Nie, w tym nowym dodatku do Isaaca Roombak zniknie. W sensie zniknie, nadal będzie, ale będzie działał tylko... Jezu, co ja gadam za głupoty? Blank card będzie działał tylko i wyłącznie na karty, nie będzie już działało na runy. No mówię, piąteczka, super. Jeszcze trudniej będzie dostać po prostu grę możliwą do zbreakowania. Naprawdę z tym będą niemałe problemy, mi się wydaje. A co ty robisz w ogóle? A, troll bomby wyrzucasz. O nie, glitch. Zobaczymy, co nam zmniejszy albo zwiększy. Tears Apic i klucz, super. Ojejcie, jakie to jest dobre. Tutaj za jedną bombę dostajemy 3 bomby, jeszcze kluczyk za darmo. Jak tu bym prawie dostał obrażenia. Było blisko. Tu bateria kompletnie nieprzydatna, ale coina z chęcią wezmę. No i lecimy na walkę z bossem. Skąd mam czerwone serduszko? Ten glitch mnie może wyleczył, sam szczerze mówiąc nie wiem. Nie pamiętam, żebym podnosił czerwone serduszko, ale super, bo tego zdrowia naprawdę teraz mamy dużo. A mając te, no minimum 5 coinów wchodząc na kolejne piętro, mamy szansę bardzo dużą na dostanie Arcade Roomu. Jakbyśmy dostali Arcade Room, to już w ogóle bym się cieszył. Arcade Room na Samsonie to jest coś. Oddajemy krew, zwiększamy sobie tak obrażenia, że to jest jakaś masakra. No to teraz jakby się przydało blank card. Może pójdę do sklepu? Nie wiem, mamy 7 coinów. Jak będzie maszyna do donate'ów, to coś tam będę mógł nawet ugrać. Jest jakaś nowa karta. Mi się wydaje, że to nie jest ta karta, o której myślę. Jest jedna karta, którą już mnie nauczyliście, jak działa. Przy użyciu zamienia czerwone serduszka na podłodze. A nie, to jest właśnie to. Czerwone serduszka na podłodze zamienia w Solharty. Albo te, które ja mam. O nie, to ja go nie chcę używać, to nie. Hagalas, nic ciekawego. Black Rune, to jest nawet fajna karta. Eywas, może przejść do Crawl Space? Niestety nie. I Berkano. No, nie powiem, troszkę słabe te runy się trafiły. Wezmę Black Rune ze sobą. Jak dostaniemy jakiś beznadziejny item w walce z bossem, to go po prostu zjemy i dostaniemy losową statystykę. No nie ma tu niestety blank card. Jest Soul Heart, którego z chęcią kupię. Ale to dopiero po walce z bossem, bo jak dotrzymam obrażenia na walce z bossem, no wolałbym nie tracić po prostu szansy na Devil Room na kolejnym piętrze. Nie chciałbym tracić Solharta teraz podczas walki z Monstro. A Monstro to jest ogólnie taki troszkę silniejszy przeciwnik niż zawsze myślałem. Zawsze byłem pewny, że wszystkie obrażenia Monstra zadaje tak jak większość przeciwników na tych pierwszych piętrach, za pół serduszka. A Monstro tym swoim atakiem, właśnie pociskami od góry, bije za całe serduszko. O, tutaj mógłby nas uderzyć za całe serduszko. Naprawdę bardzo dużo, jak na takiego podstawowego bossa. Nowy item, ojejciu, co to jest? Kupa w słoiku. Lucky Saucer.
I brought you some food, bro. Dostaliśmy Solharta i dostaliśmy lag-upa, potężnego lag-upa. Dobra, może być, no. Solharcik na pewno się nie zmarnuje. Ten lag-up, no taki mało przydatny, bym powiedział. Rzadko kiedy się lag-upy przydają. Może dzisiaj będziemy mieli jakieś fajne efekty na strzały. Zobaczymy. Basement, uwielbiam to piętro. Standardowe piętro to jest coś, co kocham. Basement, depthsy, cavesy. Naprawdę. Najłatwiejsze, najfajniejsze piętra, na których najwięcej rzeczy można porobić, bo przeciwnicy nie są zbyt wymagający. A często jest tak, że jak gramy na modach, to i tak ci nowi przeciwnicy na tych piętrach się pojawiają. Nie musimy dostawać tych nekropolis wszystkich. Nie musimy dostawać dunk depthsów. No i chyba najgorszego piętra, razem chyba z Burning Basement na równi, czyli Flooded Cavesy. O Jezu, to jest coś strasznego. Czemu on się zamroził w ogóle w miejscu? Jeżeli dobrze pamiętam, Antiberfa. Dawno nie grałem, naprawdę dawno, bardzo dawno nie grałem w Antiberfa. Ale jeśli go dobrze kojarzę, to on dodawał w ogóle piętra alternatywne. Czyli gdy szliśmy na te inne piętra, nie mogliśmy dostać tych zwykłych. A co za tym idzie? Locust of Famine. Nie wiem, co robi, ale pewnie będzie pojawiał muchę raz na jakiś czas, a to mi się akurat podoba. Te muchy są naprawdę bardzo fajne. Te piętra alternatywne, no zazwyczaj są trudniejsze, zdecydowanie trudniejsze jak te podstawowe. Co prawda będę chociaż miał pewność, że te piętra alternatywne dostanę, a nie zwykłe. To jest zawsze jakiś plusik. O Jezu, jaki beznadziejny item, ja go zjadam od razu. Wiem, że to jest aktywne, ale nie przesadzajmy. Speed upa wezmę od każdej porze dnia zamiast tego beznadziejnego itemu aktywnego. Dobrze, zanim pójdziemy na walkę z bossem, pójdziemy jeszcze do sklepu. No, piętra alternatywne. Wszystko, co chciałem powiedzieć. Będą trudne, będę miał tam przerąbane. Jezu, ile solhartów dostaliśmy, to jest niesamowite. Jakbyśmy teraz dostali jeszcze ten Airgate Room, o którym mówiłem, no to już w ogóle byłoby super. Pieniędzy byśmy mieli w brud, obrażeń byśmy mieli w brud. Przejdę się po piętrze, poszukam, może będzie. No niestety, się nie trafił. Na piętrach parzystych, jak mamy 5 coinów, może się trafić ten Arcade Room. Nie wiem dokładnie, jaka jest szansa, ale wydaje mi się, że całkiem spora. Tu nic ciekawego, bym powiedział, więc raczej stąd idziemy na walkę z bossem. Mam tak dużo soul heartów, że możemy iść bez problemu do Curse Roomu. I wydaje mi się, że gra coś ścina. Nie wiem, czy to jest może wina odpalonego, nie wiem, YouTube'a. Ja może zamknę YouTube'a. Zamknę jedną rzecz, czyli Discorda. Wszystko inne w tle, może teraz będzie chodzić lepiej. Zauważyłem, że często Discord mi psuje w ogóle no dużo, dużo rzeczy. Nagrywki i tego inne, tego typu rzeczy. Nie no, nadal widzę te ściny, nie wiem. Spauzuję na momencik, zamknę kompletnie Discorda. No, może teraz będzie lepiej, zobaczymy. Może nie będę musiał kupować nowego procesora, żeby nagrywać. Ale nie, no to jest chyba po prostu też wina Isaaca z modami. Różnie to bywa. Zastanawiam się, czemu nam się zwiększył teraz lag. A wcześniej był mniejszy, zdecydowanie mniejszy. Nie wiem sam. Dobra, walka z Larym Juniorem, mega łatwa. Jeszcze łatwiejsza się trafiła, bo ze zwykłym przeciwnikiem walczyliśmy zamiast z Larym Juniorem. Tu nie będę brał tego HP upa. Nie przepadam za tym itemem. Nie jest zły, ale ja za nim nie przepadam. To jest Seven Seals, ja bym to zmienił na... No i to jest zdecydowanie lepszy item. Darkbomb jest super. HP upa, no wezmę, bo na Samsonie HP upy nie są złe. Jak oddajemy krew, zwiększamy sobie obrażenia, dostajemy kasę. Nawet to jest opłacalna gra. To teraz może też trochę żałuję, że jednak zostawiłem na poprzednim piętrze ten Child's Heart. Ten trinket, który nam zwiększa szansa na czerwone serduszki, na czerwone serduszka. Bo mając więcej czerwonych serduszek, mielibyśmy teraz więcej soulheartów z Darkbama. Zastanawiam się, czy Darkbam jest najlepszym familiarem w grze. I chyba jest. A, no i też widzę teraz, co robi nasz przedmiot z modów z walki z bossem. Za każdym razem, jak otrzymamy obrażenia, pojawiamy kupę. Mogłoby to być nawet przydatne, jakbyśmy mieli Petrified Poop. Często z Petrified Poop dostajemy czerwone serduszka.
moglibyśmy tak naprawdę sobie generować non-stop znajdziek. Jeżeli mielibyśmy wystarczająco dużo czerwonych serduszek, na przykład jakiś humbling bundle, aby te serduszka były podwójne, no nawet ciekawie mogłoby to wyglądać. Kolego! O Jezu, gdzie on jest? No niestety, dostałem właśnie to piętro, o którym zrzędziłem przed chwilą, czyli Flooded Caves. No nienawidzę, naprawdę. O, ale złota bomba, jest ciekawie, Jera jest bardzo fajna. Co tu mamy? Maggie's Bow jest całkiem niezłym itemem. To się nie spodziewałem. Jeszcze z nich kości lecą. Czemu ja ich slowuję czasami? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, do sklepu idziemy, mamy masę pieniędzy. Co to jest? Lighter. Let everything burn to the ground. Dobrze, jak to działa? Sprawdzimy pewnie na jakiejś walce z przeciwnikiem. Maszynę i z gościa wysadzę. Sporo pieniędzy, dostaniemy większa szansa na Devil Room. No i lecimy na kolejne piętro. Znaczy na kolejne piętro, na przeciwników. Do Curse Roomu też bym się wrócił. Dobra, jak to działa? Aha, o nie, nienawidzę ich. Oni się ciągle pode mną pojawiają. Albo ja mam mega pecha, albo oni jakoś są zaprogramowani, ci przeciwnicy z modów, żeby oni się zawsze pode mną trafiali. Nie wiem sam. Lighter działa naprawdę fajnie, bo on od razu podpala przeciwników, ja nie muszę z nimi nic robić. I znowu, mam zmniejszone szczęście w tym momencie. Ciekawe dlaczego. Dobrze, to by było całe piętro. Byliśmy w Treasure Roomie, byliśmy w sklepie. Mógłbym poszukać jeszcze Secret Roomów. Mamy złote bomby, więc no raczej nie będzie problem, aby ten Secret Room znaleźć. Chociaż, ojej, czy jest możliwości na Secret Room na tym piętrze. Tutaj też nie ma. Super Secret Room? Też nie. Kurde, tu nie ma Super Secret Roomu, ani zwykłych Secret Roomów. W jakimś dziwnym miejscu muszą być te Secret Roomów poukrywane. Co tu mamy za pigułę? Infest. Może być. Nie wiem, jeszcze raz postawię te bomby, bo naprawdę tu się wydaje największa możliwość na Super Secret Room, którego nie ma. Przejdę się po piętrze, bo szkoda troszkę marnować tych złotych bomb. Już chciałem powiedzieć, nie powiem. Ale jakoś strasznie często nadużywam tego powiedzonka. Zauważyłem to. Nawet w takiej mowie, jak gadam, nie wiem, z dziewczyną, sam do siebie. Kto gada sam do siebie? Nienormalni ludzie. Albo bardzo inteligentni. Pozdrawiam wszystkich rozmawiających do siebie, tak jak ja. Ale za dużo naprawdę razy mówię, nie powiem. Dobrze, kolejne pół Solharta dla nas. No i w Secret Roomie kolejne znajdźki, więc tak naprawdę spoko. Super Secret Room, gdzie mógłby być? Ojejciu. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Blank Rune, losowy efekt? Perthrow, o no niestety. W dosyć niefortunnym pokoju. Idziemy dalej. Ciekaw jestem, czy Piguła, czy runa Blank Card jest od razu przypisana, czy zależna od tego, w jakim pokoju się znajdujemy. W sensie, czy jakbyśmy dostali blank card i ktoś grałby na tym samym seedzie co my i użyłby blank card w tym samym pokoju co my, oczywiście dostałby ten sam efekt, jak u nas na przykład w tym wypadku Perthrow. A czy gdyby użył tej karty, tej runy w innym pokoju, to czy wtedy dostałby zupełnie inny efekt? Ciekawe. Dobrze, walka z bossem, całe piętro za nami, no niestety w sklepie nic oprócz tego lightera nie było. Pestilence, nie przepadam za nim walczyć, szczerze mówiąc. Nie przepadam za nim walczyć, z nim walczyć. Ojejciu, jak on skoczył. Akurat biały Pestilence jest zdecydowanie prostszy od standardowego. Cube of Meat dostaliśmy, więc jeszcze jedną walkę z takim Pestilencem rozumiem. O, i mamy Black Rune, czyli wracamy się zjeść ten Kilof, który nawet nie wiem czym się różni od Notched Axa. Ale te Kilofy są tak beznadziejne, że ich nigdy się praktycznie nie bierze. I nawet nigdy nie wiem, co te Kilofy tak naprawdę robią. Moglibyście mi napisać naprawdę, co robi ten Kilof, bo aż jestem sam ciekawy, tyle razy go ominąłem. Ale no, nie oszukujmy się, zdecydowanie bardziej wolę dostać damage upa, shot speed upa, zamiast jakiegoś itemu aktywnego, który raczej dobry nie jest. Idziemy na kolejne piętro.
damy jeszcze to czerwone serduszko naszemu Darkbamowi oczywiście. Jeden zatrzymam. Może na następnym sklepie wysadzę znowu maszynę do donate'ów, podwoję sobie coiny. Mielibyśmy całkiem sporo pieniędzy, albo może dziesiątka się trafi, to już w ogóle byłoby super. Katakumpsy dwójka, pokój na dwa klucze, no to jak na razie to by wypadało najbardziej klucze podwoić. Dobra, już widzę co ich slowuje, slowuje ich ta mucha, którą mamy z naszego trinketu. Całkiem spoko, bo ja nie wiem czy ten slow nie jest czasem na cały pokój. Walczyliśmy przed chwilą z Pestilensem i ten slow trwał chyba całą walkę. A to jest naprawdę super sprawa w takim wypadku. Ten trinket bardzo zyskał w moich oczach, jeżeli tak działa. Kurde, jeżeli on tak działa, to na przykład na walkę z Haszem, chociaż Hasz ma dwie formy, to nie, ale na walkę na przykład z Delirium, to jest to samo co stopwatch. Oprócz oczywiście speed upa. Dobra, bierzemy Jere. Trzy klucze mamy, więc możemy wejść i do treasure roomu, i do tego specjalnego pokoju. Nadal chyba wolałbym i tak wejść do sklepu. Mamy naprawdę sporo pieniędzy. No i mówię, to blank card jakbyśmy dostali z naszymi runami, to już w ogóle byłoby cud miutorzeszki. Ciekawe, czy ktoś z was mówi to cud miutorzeszki w ogóle. Bo ja to tak wymyśliłem kompletnie znikąd. I się nie spotkałem z kimś, kto by tak również mówił. Bardzo mnie ciekawi, czy ktoś tak też z was czasami mówi. O, dobra, to ja się może zajmę tobą, a zobaczę, czy tamten przeciwnik będzie cały czas zeslowowany. Nie no, ten slow trwa milion lat. A, dobra, nie na cały pokój. Czyli jednak ten slow znika. Po prostu bardzo długi slow. Mimo wszystko, i tak naprawdę tak długo trwa, że większość zwykłych bossów to zabijemy bez problemu na tym slowie. Slowie? Na tym spowolnieniu. A wezmę sobie Demon Baby, czemu nie? Demon Baby z tych wszystkich dzieciątek lubię najbardziej chyba. Z tych wszystkich słabych dzieciątek. Ktoś mi ostatnio napisał w komentarzu, że biorę zdecydowanie za dużo właśnie familiarów beznadziejnych i potem, gdy na przykład dostanę Inkubusa, to żałuję, że je mam, bo Inkubus jest strasznie daleko, bardzo trudno nim celować. Tak samo na przykład mały Brimstone. Po części tak, z drugiej strony, gdy tych dzieciątek nie brałem, tych beznadziejnych, to zawsze mi pisaliście w komentarzach: Ryfek, czemu tych, co to za serduszko jakieś tęczowe? O kurde, muszę je wziąć, ale nie mam latania. Właśnie, z drugiej strony, gdy ich nie brałem, pisaliście mi w komentarzach: Rypek, czemu ich nigdy nie bierzesz? Nigdy nie masz przez to przemiany w conjoint. A tak to chociażbyś może dostał przemianę w conjoint. Poza tym te dzieciątka nie są takie złe. Dawaj je, bierz. No i zacząłem je brać i jakoś tak zostało. Walka z gridem. Tutaj tych coinów naprawdę będziemy mieli bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest dobry pokój na podwojenie ich. AWAS jest troszkę bez sensu, ale jest podwójna szansa na Crawl Space, więc użyjmy Jery, masę pieniędzy dostaniemy w tym pokoju, dwie szanse na Crawl Space. Chociaż to chyba od pokoju jest nie, to nie jest zależne od pokoju. Ja w jednym pokoju używałem AWAS parę razy i za czwartym razem dopiero dostałem Crawl Space. Coinów mamy ogrom, mamy 44 coiny, ja prawie 3 itemy jestem w stanie kupić w tym momencie. I wszystkich podpalmy, bo po co się męczyć z taką liczbą much słabych. Pójdziemy sobie do tego pokoju specjalnego. Mega fajnie by było, gdybyśmy dostali chociaż kartę latania na jeden pokój. Chciałem zobaczyć, co daje ta tęczowa, to tęczowe serduszko. Anzus jest ciekawe, kolejny AWAS. O niestety, znowu się nie trafiło. Anzus użyje na tym piętrze, poszukamy super secret roomów. I kolejny Anzus na kolejne piętro, więc od razu się opłaciło. Pójdziemy sobie do Curse Roomu, bo zdrowia mamy multum. Jeszcze sobie zwiększymy obrażenia akurat przy tym. No i potem tylko walka z bossem, po drodze Super Secret Room. W miarę proste, przyjemne piętro. No tu niestety nic się nie trafiło. Liczyłem troszkę na w tym pokoju podwójnym, chociaż nie wiem czy w podwójnych pokojach to się może trafić. Ale liczyłem troszkę na Dice Room. Mamy niezłe itemy, naprawdę dobre, bo mamy generację zdrowia niesamowitą dzięki Darkbamowi. Mamy, tego akurat nie lubię. Mamy runbaga, czyli tą generację chyba najlepszych znajdzie w grze. Runy są chyba najlepszymi znajdźkami w grze.
Bloodlusta mamy, którego również byśmy zmienili, bo właśnie chciałbym zmienić itemy za pomocą Dice Roomu. Tak jak na przykład, gdy graliśmy na modzie Alpha Birth i non-stop mieliśmy praktycznie albo D4, albo Missing No, czyli zmienialiśmy itemy co piętro. To już była trochę przesada. Glitch. Jak tam nam statystykę zmniejszy? Damage up! No, proszę państwa, bardzo fajnie. Dobrze, walka z bossem. A, i najpierw jeszcze Super Secret Room. No, wracając. Co chwilę mając podejście, w którym zmieniamy itemy, no to już była przesada. Ale taki Dice Room jednokrotny jest fajny, bo musimy zostać przy tym, co żeśmy dostali. Nie mamy możliwości zmiany po raz kolejny. Mówię, nieważne, czy dostaniemy jakieś super itemy i możemy się cieszyć, czy beznadziejne, przez które żałujemy, że weszliśmy do tego Dice Roomu, musimy z tym grać. To jest chyba kolejna część przemiany w Coin Joint, więc wezmę, bo Demon Baby chyba też jest, chociaż tu akurat nie wiem, nie mam pewności. O Jezu, jeszcze Krampus. Mucho kochana, mogłabyś go zeslowować. No i walka z Krampusem zeslowowanym, to już raczej jest luzik, arbuzik. Lamp of Call? Głowa Krampusa jak nigdy. Ale głowa Krampusa będzie zdecydowanie lepszym itemem jak ta zapalniczka. To by było całe piętro, idziemy na kolejne od razu. Anzusa używamy. I która jest minuta podejścia? O nie, nie ma szans, żebym zdążył na boss rush. Kurde, myślałem, że naprawdę mi szybko idzie. A tu wcale tak szybko nie idzie. Nie wiem, jakoś dzisiaj jestem nakręcony na komentarz, bardzo szybko gadam. I przez to miałem wrażenie, że również szybko gram. No dawaj, dawaj, leć. Idziemy oczywiście do obu secret roomów. Bomb mamy mnóstwo, naprawdę, jestem w szoku, jak dużo bomb mamy. Szczególnie, że bardzo dużo tych secret roomów otwieram na tych piętrach, więc... aż dziwne. Złoty klucz się bardzo fajnie, że trafił wcześniej, przed otwarciem jakiegokolwiek pokoju. Infestation może być, nie przepadam za tym itemem. Ała, ała, ała. Zabiję go na raz. Co mnie uderzyło? Chyba duszek, nawet go nie zauważyłem. Jejciu, ile oni mają zdrowia, naprawdę dosyć pakerni są ci przeciwnicy. W wersji czempiona to w ogóle się trzeba z nimi namęczyć. Blankrun, losowa runa, nie wiem czy kolejnego HP upa chcę, wydaje mi się, że już troszkę przesadzam z tym zdrowiem. Solharty będą dla mnie zdecydowanie lepsze, szczególnie zwracając uwagę na to, że Darkbomb mi je pojawia. I tak, do challenge roomu też pójdę, skoro i tak już nie zdążymy na boss rush, może w challenge roomie się coś ciekawego trafi? Chyba gdzieś przeciwnik, no właśnie, niewidzialny, ja muszę na niego uważać. Z nimi mam zazwyczaj spore problemy. No i co tu mamy? No i dlatego właśnie tutaj wbiłem. Uwielbiam ten challenge room, to jest mój ulubiony challenge room chyba w grze. Taka ilość skrzynek złotych, no to nie jest coś, obok czego można przejść obojętnie. No i Guppy's Head jak dla mnie jest lepszym itemem aktywnym od głowy Krampusa. Głowa Krampusa jest lepsza oczywiście na... O, tęczowe serduszko, zobaczymy co to jest. Głowa Krampusa oczywiście, że lepsza na walkę z bossem, ale... tak między pokojami Guppy's Head jest super. Co to jest w ogóle? Co to robi? Mogę to wziąć? Nie, nie mogę. Ale przypał. Czemu nie mogę tego wziąć? Ciekawe, co to w ogóle jest? Możecie mi napisać. Może ją muszę wysadzić? Parę jest takich znajdzie, które trzeba wysadzać. Nie, nie mogę w ogóle tego podnieść. No trudno. Może jakbym miał czerwone serduszko zbite, to wtedy coś by mi to dało? O, to item aktywny, który również nie ma zielonego pojęcia, co robi. Jakiś młotek. A Farewell Stone? Haha. AWAS, okej, nie ma przejścia na Crawl Space. Blankrun znowu. Pairthrow. Skeleton Key, ale bym się chciał tą dostać. 99 kluczy. Dobra, Farewell Stone nadal nie wiem, jak działa. Zaraz wypróbuję chyba. Bo mówię, ktoś mi pisał na streamie ostatnim, że on zamienia czerwone serduszka w dwa soul hearty i nadal nie wiem, czy to są czerwone serduszka na ziemi, czy te, co mamy. Wydaje mi się, że te, co mamy, co zazwyczaj byłoby się bardzo średnim pomysłem, bym powiedział. No i znowu dostałem to złote... Co to jest w ogóle?
No, zazwyczaj byłoby to średnim pomysłem, ale akurat dziś chyba bym to zrobił. Zaraz przed nami, no mam nadzieję, że Devil Room. Oddałbym wszystkie czerwone serduszka, jakie tylko mogę, i użył Firewall Stone'a. Może dostaniemy właśnie masę Soul Heartów po prostu, a na przyszłość będziemy mieli cały czas aktywny efekt Polaroida. Jezu, ile on tych czerwonych serduszek będzie pojawiał. Hive Mind jest cudowny. More Options również jest cudowne. Sam There's Options. Soul Hearta kupimy, zmieniamy itemy i nagle mam bardzo mało bomb. Oni... Jezu. Głupie familiary. No, to na pewno zostajemy przy tym itemie aktywnym. Jest Blank Card. No i teraz, gdybyśmy mieli Jere, moglibyśmy zrobić mini breaka. Dobra, najpierw może pójdźmy na walkę z bossem. Brownie. Dosyć łatwy bosik. Czekamy teraz tylko na dostanie Jery. Devil Room się trafił, super. Oczywiście bierzemy Blood Clota, damage up, range up z jednego oka. Lil Beamstone, no i znowu niestety na samym tyle, bardzo trudno jest z nim teraz celować. Jak działa Firewall Stone? Dokładnie tak jak myślałem, czyli zamienia nasze obecne czerwone serduszka na Soul Hearty. I to jest jak najbardziej spoko. Tylko teraz tak. Mógłbym tu szukać, nie wiem, kolejnej runy. Nie wiem sam, czego tu mógłbym szukać. Chyba dam sobie spokój z tym sklepem. Wchodząc na kolejne piętro, będziemy mieli 5 coinów. Mamy szansę na Arcade Room. Całe piętro, bym powiedział. Nie będę chodził po całym piętrze. Jest szansa, że dostaniemy Jere, ale jest naprawdę bardzo mała. HP upa oczywiście też nie biorę. Całe piętro, idziemy dalej. Różnie to może być. O, jest Arcade Room od razu na początku. Super. O, tu nie mam teraz czerwonych serduszek do oddania. To może nie tak super jednak. Na tym piętrze standardowo. Treasure Room. Do sklepu raczej iść nie będę. Chociaż zobaczymy, jak z pieniędzmi będzie. Ważne tylko, że się trafił ten blank card. Aldis jest super, ja przy tej runce zostaję. 30 sekund nietykalności. To jest coś niesamowitego. Większość z walk z bossami wygramy przez te 30 sekund właśnie. To jest item do zmiany. To jest dobry, fajny item, ale no nie oszukujmy się. Nasze blank card z generatorem run jest zdecydowanie lepsze. No i teraz się zastanawiałem przez chwilę, czy wziąć na przykład Polaroida, czy wziąć jednak negatyw i pójść do Dark Roomu. Na bank bierzemy Polaroida i idziemy do The Chest. Bo mając blank card i generator run, wystarczy, że wejdziemy z jedną dobrą runą, Jere albo Perthrow, i dostaniemy drugą dobrą runę, Jere albo Perthrow. Mając te dwie runy, no szczególnie Jere właśnie czym prędzej, w jednym pokoju wystarczy, że pojawią nam się baterie, dwa razy je podwoimy, w nieskończoność potem możemy je podwajać, w nieskończoność możemy zmieniać itemy, bawić się w mojego... Że co? Że co? Co? A dobra, wszystkie Soul Hearty otrzymałem z powrotem. Ja byłem przekonany, że tych Soul Heartów na ziemi to jest może z 1/3 tego, co miałem zdrowia. Ale co to jest za piguła jakaś chora? Ciekawe, w jakich przypadkach to mogłoby być przydatne. Tak się zastanawiam. Kiedy chcielibyśmy się pozbyć czerwonych serduszek? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Znaczy, pozbyć się Soul Heartów. Nigdy. Daygas. Daygas jest ok, wolę mimo wszystko Aziz. Chociaż może Daygas jest chyba nawet lepsze. Co z tego, że nie otrzymam obrażeń na walce z bossem, jak po drodze otrzymam obrażenia, a Daygas tak naprawdę te obrażenia zneguje. Co cztery pokoje będzie nam dawał. Nie dość, że likwidację klątwy, to jeszcze Soul Hearta darmowego. No to może rzeczywiście, weźmy sobie z nami Daygas. Na kolejne piętro się może przydać. A i w ogóle dzięki za info od kogoś, kto mi wytłumaczył, dlaczego ostatnio miałem lagi na Monstrous Lang.
Lagi na Monstrous Lang podobno miałem dlatego, że mam tego moda, który daje różne efekty na łzach i gra po prostu wtedy nie wyrabia. Dlatego właśnie w oryginalnej grze te efekty na łzach się nie stakują. Nie usuwałem tego moda, ale o tym myślę i chyba rzeczywiście go usunę. Jest to mod tylko czysto graficzny, a skoro sprawia, że gra ma mi lagować, to chyba z niego zrezygnuję. Jejcie, jakieś małe obrażenia robię. Ja w ogóle dostałem jednego damage-upa niby z tej karty Void. Ale oprócz tego to te statystyki mam średniawe. Dostałem damage-upa z Voida, dostałem tears-upa z Voida. Nie z Voida, tylko z Glitcha. I to jest wszystko. O kurde. Nawet sobie nie zdałem sprawy, że oprócz tych stat-upów ja nie dostałem żadnego stat-upa, rzeczywiście. Ale przerąbane. No nic, ja bardzo bym liczył na Devil Roomy i na itemy Gapiego chyba w tym podejściu. Itemy Gapiego to jest coś, co najbardziej by nam teraz podejście ustawiło. Nie tylko, że dostalibyśmy latanie generacji much, no to jeszcze mamy Hive Mind, czyli podwójne obrażenia od tych much. Black Rune jest chyba jeszcze fajniejszą runą. Zjada nam niepotrzebne itemy aktywne. Pasywne też. Dostajemy losowe statystyki za nie. Kurde, Spider Moda akurat mogłem wziąć. Spider Mod pojawia czasami. No, jesteśmy bardzo blisko breaka powoli. Jeszcze tylko tą mierę nieszczęsną dostać i coś możemy kombinować. Ale to jest ostatni sklep, trochę słabo. To jest Taurus, bardzo nie lubię tego itemu, więc dam spokój. Taurusa kiedyś bardzo lubiłem, bo to jest taki dosyć spory speed down, który nam potem ładuje właśnie prędkość. Jak jest na maksa, to stajemy się nietykalni i bijemy przeciwników kontaktowo. Ja go mimo wszystko nie lubię. Pójdziemy zjeść sobie item w Boss Challenge Roomie, tak w ogóle, Voidem. Ja go zbytnio nie lubię, bo... O czym mówiłem? O Taurusie. A, bo mamy zmienną prędkość poruszania się. Ja lubię, jak mamy dużą prędkość poruszania się, czy tam szybkość, ale nienawidzę, jak mi się to zmienia. Jak na początku zaczynam wolno, jestem do tego przyzwyczajony i potem nagle przyspieszam, beznadzieja. Tears up, damage up, to najlepsza rzecz, jaką mogliśmy dostać z tego itemu. Ta gra chyba twierdzi, że czasami skoro item jest aktywny, dobry, to i statystyki musimy dostać dobre z niego. Super. Czy ja tracę mojego lag upa za każdym razem, jak otrzymam obrażenia? I na nowym piętrze dopiero to mi się resetuje? Trochę by było bez sensu to. Ale może, jak tak działa. Ale żałuję tego małego brimstone'a z tyłu. Masakra, jakaś, nie wiem, taśma klęca by się teraz przydała. Jako item, który pozwoliłby nam tego małego brimstone'a bardzo blisko nas trzymać. Dobra, bierzemy Black Runa, idziemy na walkę z matką. No niestety, całe piętro już za nami. Ojejciu, co ja gadam, jeszcze mamy item w treasure roomie do zjedzenia. Nawet nie pamiętam, co tam jest. Aż zobaczę z chęcią. No i tak, zobaczę, bo musimy zjeść ten item. A, Taurus, dobra, speed upa dostaliśmy. Czyli to jest zdecydowanie lepsza rzecz niż cały item z treasure roomu. Wracamy się po baterię, bo jeszcze może jakąś będziemy mieli rzecz do zjedzenia, na przykład w walce, nie wiem, w walce z bossem to nie, ale w Devil Roomie jakiś item aktywny mógłbym podnieść, zjeść i zwiększyć sobie statystyki po prostu. No, teoretycznie ma to sens. Dobra, walka z bossem. Czerwona matka, nie przepadam. Akurat dobrego mamy speeda, więc raczej nie powinno być z nim problemów. Ale nie, powiem wam, że naprawdę bez runek, bez tych kart glitch, to byłoby straszne podejście. Mega to nas ustawiło. Miałem mega w ogóle szczęście do tych glitchy, że one tak bardzo mi te statystyki podkoksiły. No i tak jak mówiłem, bierzemy Polaroida. Tu może Smallrock się tra... O, nie mam bomby. Ale przypał, nie mam bomby na Smallrocka. No trudno. Całe piętro, idziemy na kolejne. 30 minuta dopiero walka z matką. Ja nie wiem, jestem taki naprawdę dzisiaj jakiś nakręcony do
tego Isaaca. Ja cały czas myślę, że ja tu zasuwam po tych piętrach, a ja siedzę i się wlekę. Czy to są jeszcze tak w ogóle... Ała, ała. Muchy z Guppy's Head'a? Nie, to są muchy z Infestation. Dobra, wszystko ma sens. Zastanawiałem, czemu ja mam muchy w tym momencie gry? A po prostu zapomniałem, że mamy Infestation. Bardzo rzadko dostaję przemianę w Lord of the Flies bez breaka. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostałem tą przemianę. Może z raz, dwa max. Na jednym odcinków, jakie nagrałem, nie wiem, czy przemiany w Boba nie miałem częściej. Hagalas, jedna z najgorszych run, jeżeli chyba nie najgorsza. A tutaj nic ciekawego. Czerwona skrzynka nie jest tego warta, te trinkety też średnie. Co ty robisz? Ja przez chwilę muszę zostawić samego, nie atakować go i zobaczyć, jak on atakuje, bo zawsze go zabijałem tak, że nie zdążył w ogóle czegokolwiek zrobić. U czerwonego serduszka, oczywiście dla naszego Dark Bama. No i szybka walka z bossem. Ojej, jaki ty paskudny jesteś. A tutaj za jedną bombkę z chęcią akurat pójdę. O, muszki, mogą być. Dobrze, walka z bossem. Matriarch, boss z modu. Jakbyście się zastanawiali, z jakiego moda jest Matriarch, to on jest z Booster Packa 5. Kocham to, że nadal do dzisiaj ludzie nawet na maila do mnie potrafią pisać: ej Ryfek, z jakiego moda jest ten Matriarch? Nie mogę tego moda znaleźć na warsztacie Steam. To coś niesamowitego. Ogarnij się, człowieku. Przy tam robalu. No i dobra. W takim pokoju jeszcze walka z Matriarchem nie jest zła. Najgorsze jest to, że walka z Matriarchem może się trafić w pokoju, w którym jakby w środku możemy się poruszać, od zewnątrz są kamienie i jeszcze na zewnątrz tych kamieni możemy się poruszać. Najgorszy layout pokoju, jaki może być na walkę z bossem, a z tym to już w ogóle. Dwa itemy do zjedzenia tak naprawdę dla mnie. To jest speed up, który jest spoko, ale speed up mamy dobrego, tu nie potrzebuję dwóch trinketów na raz nosić. Chociaż dwie runy może mógłbym nosić. Nie wiem, czy pępek mi pozwala nosić dwie runy. Aż wiecie co, sprawdzę, bo jestem naprawdę ciekawy, a to jest dosyć ważna informacja dla mnie. Afterbirth plus itemy. Belly button. Wrzuca jeden losowy trinket i daje nam ekstra slot na trinket. Czyli nie, czyli to nie jest nic, co mnie interesuje. Zjadamy te itemy. Damage up, tears up, speed up. No, czego chcieć więcej? Całe piętro. Idziemy na kolejne. Ale super te statystyki dostajemy, naprawdę. Ja mam... Nie mam chyba żadnego statupa z itemów. Nie licząc oczywiście HP upów. Tak sobie patrzę, patrzę. No i nie mam nic. A mam tearsy 6 i obrażenia 6,5. Co na Samsonie jest naprawdę niezłe. Na Samsonie tearsy są zdecydowanie oczywiście lepsze, bo... Te obrażenia i tak bardzo często dostajemy. No i Jera to już jest chyba coś, z czym zostanę, ale jeszcze przez resztę tego piętra przejdę się z Blackrun. Tak jak mówiłem, jakby się trafił jakiś item beznadziejny, aktywny w walce... walce z bossem, w Devil Roomie, moglibyśmy go po prostu podnieść, zjeść za pomocą Blackrun i dostać znowu losową statystykę. A na razie, tak jak mówiłem, te losowe statystyki bardzo mi dopisują. Kolejny Feral Stone. Czy on działa w ogóle bez czerwonych skrzynek? Działa, Soul Hearta daje. To mogłem go użyć z Blank Card, ale... Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że cokolwiek mi da. Ten ryzyk fizyk. No i to jest item do zjedzenia. I super, po co mi tyle bomb? Damage up, shot, speed up. No kurde, jakie to jest genialne. Ten Blackrun mnie tak keruje tutaj. Mógłbym równie dobrze, nie wiem, wziąć Jerę, wziąć Blackrun, podwoić jak najbardziej skrzynki, jak się tylko da. I wszystkie itemy zjeść. Nieważne, co bym dostał. Ja mógłbym tak sobie statystyki napompować. O, to jest z jednej strony jedna z niewielu możliwości na nieskończone obrażenia. Jera, Blackrun, no i złoty klucz. Przy złotych skrzynkach. Na The Chest. Nawet gdybyśmy dostawali HP upy, bo w pewnym momencie oczywiście gra dawałaby nam tylko HP upy, nadal byśmy je zmieniali na losowe statystyki za pomocą Blackruna. Ciekawa sprawa, muszę to kiedyś zrobić. O, nie chciałem tego podnieść. Bardzo źle, że podniosłem to, ten kluczyk. Jak się tylko trafi kluczyk na tym piętrze, to będę go podwajał, jak się tylko da.
Kluczy potrzebuję bardzo dużo na DCS, a mam ich jak na razie dosyć mało. Jakby się trafił kolejny kluczyk, no mówię, wypadałoby po prostu go podwoić jak tylko się da. Mieć te 99 kluczy wchodząc na The Chest, abyśmy mogli otwierać masę skrzynek. Nie musiałbym się wtedy po prostu martwić o znowu znalezienie klucza, podwojenie za pomocą miery, baterie tam jakieś opcjonalne. A tak to nawet bez baterii mógłbym sobie masę skrzynek przywołać i wszystkie pootwierać. No chyba, że nam się oczywiście by też trafiła zwykła szara skrzynka, ale no na to raczej nie liczę. Szczególnie, żeby się trafiała w miarę wcześniej, abym mógł w ogóle mieć szansę ją podwoić parę razy. 8 pokoi więcej musielibyśmy zrobić, aby... O, dobra, jest kluczyk. I wracamy szybciochem po Jerę. To teraz nawet mnie nie obchodzi użycie Black Run na itemie aktywnym z Devil Roomu, bo to jest takie trochę już pogmatwane. Zdecydowanie ciekawsze będzie... O, wyleczymy się, super. Zdecydowanie ciekawsze będzie podwajanie tych kluczy. Kurde, bardzo mnie dziwi to, że ja mam jeden jakiś modzik, a nawet widzę, jak ta gra po prostu wolniej chodzi i ścina między przejściem ze zwykłego pokoju do dużego. Nie wiem, czy też to zauważyliście. No ale to są niestety uroki Isaaca już. Dobrze, on nie ze fleszu pisany tak jak oryginalny Isaac. Tam to była masakra. Parę itemów wystarczyło mieć i już gra cała wywalała. Ale gry flashowe to chyba do dzisiaj najbardziej zasobożerne gry, w jakie grałem w ogóle kiedykolwiek. One są o tyle niefortunne, że one się świetnie skalują z rozdzielczością. Moglibyśmy mieć monitor 16K, co jest oczywiście jakimś absurdem w dzisiejszych czasach. A gry flashowe, one mają chyba grafikę wektorową, dlatego tak się skalują świetnie. No, skalowałyby się przecudownie, one by wyglądały idealnie na tych monitorach. Tylko, że wraz z rozdzielczością ta wydajność spada tak kosmicznie, że to jest coś niepojętego. Kiedyś grałem na monitorze Full HD, wcześniej jeszcze na tam jakimś innych rozdziałkach, już nawet nie pamiętam, co to za rozdziałki były, 1280 na coś tam. W te gry flashowe jakoś to chodziło. Teraz mamy komputery 10 razy mocniejsze, a czasem jak i tak odpalę sobie jakąś starą gierkę flashową, dla sentymentu, lubię, tak? To nie chodzi po prostu, jak włączę opcję high i odpalę na full screenie. Masakra. Z jednej strony flash powinien umrzeć i dobrze, że umarł. Z drugiej strony, ja to nawet o tym pisałem chyba kiedyś felieton na studiach moich. To był w ogóle ciekawy temat na felieton. Pisałem o tym właśnie pracę, że... Nie, przepraszam, na jakie studia? Chyba pisałem na tabletowo.pl? Ale chyba to nie ujrzało światła dziennego? Nie pamiętam. Ważne było to, że napisałem właśnie jakiś taki tekst dziennikarski, w którym mówiłem, że dzisiaj mamy niby gry free to play, ale wiecie, nawalone lootboxami, jakieś skiny, wszystko kupne. Kiedyś jak byłem dzieciakiem, codziennie wychodziło 10 nowych gier flashowych na jakimś Armor Games, tego typu stronach. Jezu, jak ta strona się nazywa z takim czołgiem? Newgrounds. Świetne strony. I po prostu naprawdę zabawy nie było końca. Te gry do dzisiaj są naprawdę grywalne i fajne. Żałuję trochę, że te czasy minęły. Kiedyś tak mało mi wystarczyło, żebym mógł się bawić z dniami i nocami. Przeglądarka internetowa, dostęp do internetu, to jest wszystko, aby grać w gry strategiczne, akcji, no wszystko. Dobrze, może już zmieńmy temat na Isaaca z powrotem. A, ale napiszcie mi jeszcze, jeżeli znacie jakąś taką ulubioną swoją grę flashową, proszę mi napiszcie, ja nazw już nie pamiętam, wiem, że tylko były takie gry ze strony, która się nazywała Games of Gondor. Ona właśnie potem zmieniła nazwę na... Ojejcie, ja mogę mieć nieskończoną ilość gliczy tutaj. No? Zróbmy to. Była strona, która się nazywała Games of Gondor.
ją chyba pozwali twórcy Władcy Pierścieni i musiała zmienić nazwę na właśnie Armor Games. I te gry z Games of Gondor, takie bardzo, bardzo stare, bardzo dobrze wspominam. Tower Defense'y, w Tower Defense'ów grałem milion za czasów tych gierek flashowych. Ale nazw niestety ja nie pamiętam, nie mogę wam podać. Dobra, mamy nieskończoną ilość tutaj baterii już. Kluczy mógłbym przy właśnie skończoną ilość, ale niestety już troszkę dałem ciała. Ale zaczyna ścinać. O nie, ten efekt gliczy tutaj mnie rozwali. Nie mogę ich tyle przywoływać. Dobrze, ale będę ich używał. Co to dało? Nie mam zielonego pojęcia, chyba nic. Range down. Nic. O! Ha! Tego się nie spodziewałem. Dostałem dużo kluczy, ale jest jeden problem. Bo nie mam mojej ukochanej Jery. I muszę teraz znowu do Jery szukać. Co za głupota, o nie, najgorzej. Nie wiedziałem, że to może dać efekt losowej karty, naprawdę. No tak, no mogłem się domyślić. Dobra, bierzemy Aldis, to też jest super runa, ale no już trudno, idziemy na walkę z bossem. Kluczy mam mnóstwo, dostanę jedną Jerę i już będę szczęśliwy. A o Jerę raczej nie będzie trudno. Te piętra późniejsze są naprawdę bardzo, bardzo długie. Sądzę, że Jerę dostanę bez większych problemów. No i cała walka z Eat Leaves. O Jezu, jakie ściny. Devil Room, no tak, gwarantowany był. W Devil Roomie co? O nie, to płaczące dziecko, ja cię nie biorę. Z jednej strony chciałbym bardzo Sacrificial Dagger, najlepszy orbital w grze, ale troszkę mi szkoda zdrowia. Nie będzie mi potrzebny. Coś czuję, że będziemy mieli bardzo, bardzo dobre itemy. Dobrze, całe piętro za nami. Wrócę się po tego Solharta, bo mimo wszystko troszkę mi szkoda. I mówię, najważniejsza rzecz, żeby się tylko trafiła Jera. Jak się trafi Jera, to już jest super. Mogłem tak naprawdę te glitche brać, wychodzić z pokoju i dopiero ich w innym pokoju używać. Wtedy miałbym pewność, że miałbym masę glitchy do użycia. No niestety, tak się nie stało. Dobrze, lecimy na katedrę. Jejciu, no staram się przypomnieć te stare nazwy tych gier flashowych. Oczywiście jakieś Age of War, to jedna z takich popularniejszych. Nie no, przepraszam, dzisiaj Mimiku ci nie odda mojego aktywnego. Age of War, jedna z takich najpopularniejszych, mi się wydaje, gier flashowych. Pamiętam, że na wyspie gier była jakaś gra MMORPG. Normalnie w przeglądarce. To się chyba nazywało Sherwood RPG. Jezu. Ojejciu, stare dobre czasy. Hagalas, no to nie jest ta runa, którą chcę dostać. Dajcie mi Jerę. Ała. Kolejny kluczyk. No już się teraz raczej w podwajanie kluczy bawić nie będę. Jak otworzę 79 itemów, sądzę, że będę zadowolony. Kolejna bateria, raczej nieprzydatna. Oprócz typowych gier flashowych, oczywiście też uwielbiałem gry przeglądarkowe, czyli Plemiona, The West, Gladiatus. Ojej, to było coś. Kiedyś na Gladiatusie to byłem koksem. Miałem bardzo niskolevelową postać, ale tak wykokszoną. Nie wbijałem levela, tylko ją ciągle ekspiłem. Wygrywałem z każdym. Ojejciu. Ciekawe, co robi teraz młodzież na lekcjach informatyki w podstawówce. Bo my tylko graliśmy w gry. A ciekawe, co teraz się dzieje, jak tych gier praktycznie nie ma już. Może się w CS-a gra. CS 1.6. Non-Steam na każdym komputerze, to też było coś. Co wy robicie? A, dobra, jedźcie, ojejciu, tego się nie spodziewałem. No, powiem wam, że z tym zdrowiem jest słabo, ale ja już się o zdrowie nie martwię. Jest Jera, jest Bayabongo. Nawet sobie jednego solharcika mogę poczworzyć. Bierzemy tutaj baterię. Jera. Cztery solharty mi raczej wystarczą. Więcej nie potrzebuję. Dziwi mnie trochę to, że nie mam żadnych bomb, ale damy radę.
Jezu, jaki dziwny układ piętra. Zawsze mnie piętra dziwią, gdy robią kółeczka w środku pokoju. Coś czuję, że tędy jest droga do walki z bossem. A nie chcę mi się w tamtym pokoju walczyć. Do widzenia. On mówi tak, do widzę, potem tego nia nie słychać, rzeczywiście. Ale zawsze sobie wmawiam, że tam jest do widzenia. W ogóle też, jaka dziwna rzecz. Mam statystyki normalnie z każdego oczywiście mojego filmu i tam w miarę śledzę nawet takie starsze filmy, jak sobie dają radę. Czasami. Ostatnio patrzę, jakiś nagły wzrost, w ogóle znikąd, komentarzy pod moim pierwszym filmem wrzuconym na YouTube'a w 2015 roku. Potem patrzę statystyki, wzrost wyświetleń z tego pierwszego filmiku to jest kilkaset procent. Ludziom zaczął się wyświetlać mój pierwszy film w proponowanych na głównej. Dlaczego? Nie wiem. Mam nadzieję, że to się zmieni, mam nadzieję, że jakieś nowsze filmy się zaczną pojawiać na głównej ludziom, jeżeli chodzi o mój kanał. Bo ten pierwszy to przecież jest taka masakra. Dobrze ktoś to napisał. Jakby ktoś mnie po prostu zmusił do nagrywania. Tyle radości, tyle chęci w moim głosie tam słychać. Masakra. Naprawdę. Podziwiam wszystkich, którzy mnie oglądali od samego początku, jak jeszcze byłem taki przymulony. Dziękuję wam bardzo, że we mnie wierzyliście. Bo ja bym tego chyba oglądać nie mógł. Dobrze, no całe piętro, mamy Jerę, będziemy zaraz podwajali itemki. Zobaczymy, może się trafi bateria. Jedna bateria tak naprawdę wystarczy. Ała, się walnąłem w biurko. Jedna bateria tak naprawdę chyba wystarczy, aby naprawdę Curse of the Blind. Ale przypał. Jest szansa, że dostanę runkę, która mi to zdejmie. I bardzo bym na to liczył, bo będzie bardzo słabo. Nie uderzaj mnie ty z lewej. To jest nie do uniknięcia atak, gdy stoimy tak daleko. Walka z podwójnym adversary to jest zawsze taka walka trochę nie fair. Musimy stać bardzo blisko niego, aby nie otrzymać obrażeń. Ale nie możemy stać blisko obu. O, to jest jedyny pokój, jedyna walka, przy której przydają się strzały magnesowe. To też jest ciekawa skrzynka do podwojenia, ale nie no, dam sobie spokój, bez przesady. Nie mam tyle zdrowia, żeby wszystkie skrzynki tak otwierać. Podwójny cage, też dosyć nieprzyjemny boss. Wiem, że zdrowia mam obecnie całkiem sporo, ale nie czuję się pewnie, szczerze mówiąc, na tym piętrze. Oby się tylko ta jedna bateria trafiła. Jedna bateria i... Ojej, już nawet nie pamiętam, jak się ta runa nazywa. No ale ta runa co mi zdejmuje klątwę i daje Soulhearta. Nic więcej nie chcę. Kolejna skrzynka z kolcami, no co jest? Mógłbym sobie te skrzynki z kolcami podwajać i podwajać. No ale mamy tyle kluczy, że tutaj oczywiście bezproblemowo. Luzik, arbuzik. No, a jeden adversary to już... Dupa, nie przeciwnik, bardzo luźno idzie. Loki, również bardzo łatwy ziomuś. Oła. No, ja tak nie mogę mówić o nim. Ja zawsze jak powiem o jakimś łatwym przeciwniku, że to jest bardzo łatwy przeciwnik, to dostaję obrażenia. Jedynym wyjątkiem to są Sister Viz. Ja już zawsze, wchodząc na walkę z Sister Viz, mówię, że to jest bardzo łatwy bosik. I to zawsze jest bardzo łatwy bosik. Ej, czy przepraszam. Emperor. Bardzo fajna, przydatna karta, ale no nie na dzisiejsze nasze podejście. Jeden pokoik, mamy jeszcze raz podwojone itemy w pierwszym pokoju. No nie, no jak nie dostanę tej runy, co mi zdejmuje klątwę, to będę załamany. Wszystkim tym na ślepo, oczywiście, że będę brał, no. Nie oszukujmy się. Ale jak dostanę jakiś sojmik, to będzie przypał. Curse of Gucio mnie znowu załatwi. Anzus, to nie jest ta runa. Ale całe piętro mi ujawnia, a to jest akurat bardzo przydatne. Bardzo łatwo nam pozwala dobierać pokoje do ładunków. Oho, otworzę tu skrzynki? Jeszcze nie, dobra, idziemy dalej. Jedna bomba tylko jest. Jedną bombą, szczerze mówiąc, na tym piętrze wolę wejść do Secret Roomu.
Częściej się tam, wydaje mi się, że trafia bateria jak w Super Secret Roomie. A mówię, jedna bateria nam wystarczy. Otrzymane obrażenia nam już ładują i tak. Przedmiot aktywny. No, chociaż... Dobra, nie, zdrowia nie mam, żeby ładować ten item aktywny. Zmieniam zdanie. Jedna bateria dosyć szybko trafiona nam wszystko załatwi. Ale jest skrzynka szara. Chociaż, dobra, co ja... Kogo ja oszukuję? Skrzynka szara nam nic nie daje i tak mamy tyle kluczy, że te złote skrzynki są lepsze do podwajania. No i jak w tym pokoju nie dostanę runki eliminującej klątwę, no to już trudno. Otwieram wszystkie skrzynki. Tam już wszystkich tak dużo, że muszę parę otworzyć, aby po prostu pokój mi się nie zatkał. A chyba i tak runy teraz jeszcze nie dostaniemy. Dosyć rzadko te runy dostajemy. Im więcej familiarów, tym chyba rzadziej te generatory z familiarów działają. Oho, Crack the Sky. O nie, gdzie jest Blank Card, żebym nie zmienił tego? Cricket's Body jest super. Friendly Ball, bez sensu. Anti-Gravity Tearsy, super są, ale mamy Tearsy teraz. Żeby tego nie zwalić, żeby tego nie zwalić. Yum Heart, bez sensu. Bloodshot Eye, o Jezu, beznadziejny item. Mystery Sack, może być. Lusty Blood, super. Te dwa jeszcze otworzę mi na raz. Dlaczego? Dlaczego? O Jezu, jakie lagi. Satanic Bible jest super. Ale dlaczego? Wiedziałem, że tak to się skończy. Wiedziałem. Ojejciu, Blank Card. Wiecie co? Zastanawiam się, czy ja mogę wyjść teraz z gry i wyłączyć tego moda na efekty strzał? Missing Tears GFX. O, to jest ten modzik. I continue, lecimy. Ups. Chyba coś spaliłem. Mam nadzieję, że mogę włączyć tego moda z powrotem. I sobie zadziała, bo jak nie, to jest przypał. O Jezu, ale tak już zmarnowane podejście przez to soy milk. O nie. Dobra, włączmy tego moda, bo przypał. Missing Tears GFX. Continue. La 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 la. Działa. Uff. Uff, uratowany. To już byłby totalny przypał. Ale jestem zły na to Soymil. Teraz to już co wezmę, to już olać to. Takie dobre Tearsy. Tearsy mieliśmy, kurde, 3. To jest najgorsze. Jak ma się super Tearsy, się dostanie Soymil, który prawie Tearsów nie daje, a obrażenia zmniejsza tak, że jest. Dobra, no już chyba skrzynek wystarczy. Podwójmy je. Leo, beznadziejny item. Harley Quinn Baby, beznadziejny familiar. Forget Me Now. Możemy powtórzyć piętro, to jest akurat ciekawe. Flash, może być. Jezu, ile itemów aktywnych dostaję. Rubber Cement jest cudowny. Dobra, dwa itemy jeszcze otworzę. Hot Milk, o, co to jest? Damage Down, coś widziałem. O Jezu, nie zdążyłem przeczytać opisu tego itemu, brakuje mi bardzo jakiegoś, nie wiem. Sprawdź jeszcze raz opis itemu. Naprawdę, bardzo bym chciał coś takiego w tej grze. Ale nie, no te Tearsy są żałosne. Znaczy, super, że mamy dobre Tearsy, ale lagują jak nie wiem co. Obrażeń to one nie robią. Ech. Ale przypał. W tym wypadku akurat sobie swoim nie usunę komendą, bo... No nie oszukujmy się, to jest beznadziejny item. Ostatnio usunąłem item, który był dobry, więc no... Sądzę, że tam jakieś wytłumaczenie miałem tylko po to, żeby on nie ścinał. A tak ułatwiać sobie gry, no chyba nie za bardzo mogę, trochę nie fair. Dobrze, idźmy dalej, naładujmy jeszcze raz nasz przemiot aktywny. Ej, czyli dostaliśmy 100% Curse of Gucio. To jest definicja Curse of Gucio. Bardzo, bardzo starzy widzowie mogą dokładnie kojarzyć, o co chodzi. Ale już tłumaczę. Curse of Gucio jest właśnie wtedy, gdy dostajemy Jere tu zostawiam, Haglas tu zużywam. No i baterie sobie podwajamy. Curse of Gucio jest w momencie, w którym dostajemy Curse of the Blind na the chest, a ze skrzynek dostajemy Soy Milk.
To jest 100% definicja tej klątwy. Jakby ktoś robił mod The Binding of Ryfek, nie wiem, jakby miał coś takiego dodać. Raczej niemożliwe dodać klątwę tylko i wyłącznie na The Chest, która nam daje Curse of the Blind i daje nam item Soy Milk. Ale to byłby chyba najbardziej rywkowy wtedy mod, jaki się tylko da zrobić. Jezu, jak to ścina niesamowicie. Ale dobrze, że mogłem do gry w ogóle wrócić. W życiu się bym nie spodziewał, że usunięcie moda graficznego jest w stanie sprawić, że nie jestem, nie mogę wrócić do gry. O masakra, co tu się dzieje? Ale no, efektów na strzały też mamy bardzo dużo, być może to nawet nie jest wina moda, a po prostu tego, jakie mamy efekty, bo mamy mega dobre tirsy, Soy Milk, Magic Mushroom jeszcze dostaliśmy, a ja mam Soy Milk. I tirsy 3 bym miał, przypominam. Tirsy 3 przy jakichś obrażeniach 30. Co mówiłem? Już nie pamiętam, nieważne. A, że mamy bardzo dużo śmiesznych efektów na strzały, czyli... jakbyśmy jeszcze dostali Parasite'a, byśmy mieli wszystko. Mamy Rubber Cement, mamy... Cricket's Body. Mówię, jeszcze tylko brakuje... Perthrow, ciekawe. Jeszcze tylko brakuje właśnie... Oj, 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 jak to się nazywa? Przed chwilą powiedziałem. Wiecie, o co chodzi. Ojejciu. Podwajamy sobie baterię. Ojejciu, za dużo, za dużo, za dużo. Uciekamy stąd. No i co? Podwajamy kolejne skrzynki. Dobrze, parę tych skrzynek szarych zostawiłem. Będę zawsze mógł je otwierać. No i najgorsze jest to, że ja nie widzę tych itemów. No to jest straszne akurat. Minimash może być, Distant Admiration może być, Virgo może być, Nodeleaf jest super, Yam Reap, a to to już widzieliśmy, Seraphim bez sensu, Tractor Beam jest akurat bardzo fajny, tu jest, tak, tu jest Brand Card, użyjmy. Ojej, ile tu jest itemów. Wait, what? Nic ciekawego. Crooked Penny, o nie, 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 o nie, nie, nie. Multidimensional Baby jest ok. Liter Bombsy są super. O Jezu, nie wiem, jakie itemy ja brałem, jakie nie. Ile tu jest itemów aktywnych? To jest niepojęte. The Body może być. Eden's Blessing jest super. Na kolejne podejście dostajemy jakiś tam item. Acid Baby, Adrenalina, Jacob's Ladder. Czy ja tu mogę dostać, nie wiem, Black Candle? Ale to byłoby super. Naprawdę, Black Candle to najlepsza rzecz, jaką mógłbym teraz dostać. Stracimy tą głupią klątwę. Jest jeszcze szansa, że dostanę tą... Jezu, itemów aktywnych, same aktywne. Jest szansa, że dostanę... tą pigułę, jaką pigułę? Tą runę, o Jezu, właśnie. Runa, runa, wracamy po runę. Jak dostanę to coś, co mi zmienia runy na piguły, to będzie bardzo źle. Idę jej poszukać. Mamy i tak już nieskończoną ilość baterii, więc no raczej się nie muszę martwić o to. Przejdźmy przez całe piętro, poszukajmy tej runy. Kto wie, może się trafi. To było Perthrow. No też przydatne, ale no najlepiej jakbyśmy mieli tę runę. Punching Bag bez sensu. Jak nasze strzały wyglądają? No całkiem ciekawe. Całkiem, całkiem ciekawe. Jezu, jak to laguje, niesamowicie, przez te mody. Takie efekty nigdy mi nie lagowały w Isaacu akurat. Bez przesady. Aż tak złego kompa nie mam, mam zarąbistego kompa. Tak, który bardzo fajnie działa ze strzałami antygrawitacyjnymi. Bo możemy je nawalać w jedną ze stron. O, logi kosmiczne! No, nawalamy je w jedną ze stron i one całe się czas z tej strony trzymają. Co tu się stało właśnie? Nie dostałem runy żadnej, ale przypał.
Karta Strength, najlepsza, jaka mogłaby się trafić. Ile muszę pokoi przejść, żeby runę dostać? No mam nadzieję, że po tym dostanę. Nie chcę iść na walkę z bossem przed zgarnianiem kolejnych itemów, ale no niestety chyba muszę po prostu zgarniać losowe itemy. Bierzemy Jere. Tak naprawdę wszystkie otwarte skrzynki mogę zmienić za pomocą Perthrow. To też ma chyba większy sens niż dalsze podwajanie tych itemów. Tam jest tak dużo itemów aktywnych, trzeba je po prostu wyeliminować. Brać na ślepo. Może coś się trafi, zobaczymy. Ale dziwne, nigdy nie miałem breaka z Curse of the Blind, naprawdę. Często miałem breaki, że wszystko mogę ogarniać tą blank card, ale z Curse of the Blind chyba nigdy. Zmieniamy to wszystko. Co tutaj mamy? Dry Baby, super. Magneto, tragicznie. Teleport, bez sensu. Libra jest super. Libra jest super. Oto teraz akurat sejmik może być. Tirsy 2, obrażenia 25. Jaki to ma zasięg niesamowity. Ale lagi są straszne. Jak będę non stop atakował, rozwalę grę. Może zaczekajcie, ja zrobię zapis. Continue. Zobaczymy jak bardzo... Oho! Czemu grę mi wywala? Czemu nie mogę wrócić do gry? Krokochana! Działaj! To się nie może dziać! O nie! Nie kolejny mod! Nie róbcie mi tego! Nie kolejny mod! Continue. Proszę działaj. Nie działa. Oj, co ja mam zrobić teraz, biedny? Nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić. Jak tak nie wchodzi, to nie wejdzie chyba. Mogę spróbować tego moda usunąć. Ojejciu, przepraszam, że musicie tak czekać. Missing Tears GFX. Nie wiem, spróbuję to wyrzucić. Continue. No i dupa. Ojejciu, takie fajne podejście. Takie fajne podejście. Spróbuję ostatni raz włączyć jeszcze raz tego moda na Tirsy. Może to coś zmieni. Jak nie, to bardzo mi przykro. No, sprawdźmy. Continue, trzymamy kciuki. No i nie działa, gra się wykrzaczyła. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ech. Bardzo mi jest przykro. Bardzo przepraszam, że tak antyklimatycznie kończę ten odcinek. Ale gra dzisiaj mnie chyba przechytrzyła. Jakbym wiedział, że wyjdę, to oczywiście bym nie wychodził. Ale no, skąd miałem wiedzieć? Zawsze to działało. Nie wiem czemu tak się stało. No niestety, urok modów. Ja was jeszcze raz bardzo przepraszam za ten crash, ale no sami widzicie, nie mogę nic zrobić, próbuję jeszcze raz, ale nie działa. Więc jedyne co mi zostaje, to się z wami po prostu pożegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego podejścia, nieudanego breaka. Trochę udanego, trochę nie. Jeszcze raz ogromnie przepraszam za tego crasha, ale no nic nie jestem w stanie poradzić na to. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, a wy możecie mi pisać może nowe mody, bo coś czuję, że powoli przyszedł czas na coś innego. Za bardzo to crashuje i laguje. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo, trzymajcie się i cześć!